Gmina Wałbrzych kontynuuje program profilaktyki zakażeń wirusem HPV, powodującego m.in. raka szyjki macicy. W tym roku szczepieniem objętych będzie ponad 500 młodych Wałbrzyszanek z rocznika 2008. W pierwszej edycji programu w latach 2014-2018 oraz w pierwszej fazie drugiej edycji w 2019 roku zaszczepiono ponad 1000 dziewcząt. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej zwraca uwagę, że zwłaszcza w dobie koronawirusa, na którego nie wynaleziono jeszcze szczepionki, warto chronić się przed innymi śmiertelnymi wirusami, które zostały przez medycynę okiełznane. Myślę, że ważne jest to, żeby w dobie koronawirusa i w dobie powszechnego na świecie oczekiwania, że będzie szczepionka, bo uratuje życie, przypomnieć, że szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy również ratuje życie. Może nie w ciągu miesięcy, w ciągu lat i może na tym polega cały problem, ale ratuje życie. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, w której kobiety nadal umierają na raka szyjki macicy. W wielu krajach jest to, na pewno dr Śloboda to przybliży. Rak szyjki macicy w wielu krajach jest nowotworem praktycznie niewystępującym albo niezwykle rzadko. Takim krajem jest na przykład Norwegia i Szwecja według mojej wiedzy. Więc mamy w Polsce parę rzeczy jeszcze do zrobienia. Kilkaset tysięcy przeznaczone na program profilaktyczny, którego skutki pozytywne będziemy obserwować za kilka czy kilkanaście lat, jest wyrazem zdolności do myślenia w kategoriach pewnej misji publicznej, jakie miasto ma do spełnienia. Szczepienia realizowane będą przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Śródmieście Biały Kamień. Z powodu pandemii konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie się na wizytę. Szczepimy dziewczynki codziennie od godziny 8 do godziny 17, ustalając konkretne godziny w związku, że mamy do czynienia z pandemią. Umawiamy dziewczynki, wpuszczamy oddzielnym wejściem. To wejście znajduje się od tyłu tej przychodni, od strony Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wejściem tym wchodzą, trafiają na śluzę, ze śluzy trafiają do gabinetu. Urządziliśmy ten gabinet w ten sposób, że od razu w tym samym gabinecie, w którym jest kwalifikacja do szczepienia, czyli jest badanie lekarskie i edukacja, bo każdy pacjent i każdy rodzic jest edukowany również. Podanie jest szczepionki i z tego gabinetu mamy wyjście na zewnątrz, po to, żeby nie komunikować się z pozostałymi pacjentami tej przychodni i żeby ten kontakt był jak najkrótszy. Szczepionkę podaje się w dwóch dawkach, przy czym drugą po około 5 miesiącach po pierwszej. Szczepionka, która jest szczepionką poliwalentną, czyli na bardzo wiele typów tego wirusa wywołującego te zmiany, jest ważna. Ta szczepionka jest bezpieczna, jest właśnie wieloważna i stosowana w sposób właściwy, czyli jedno zaszczepienie i później w ciągu 5 miesięcy następne, w ogromnym stopniu, jeśli nie całkowicie, chroni przed rozwojem tego typu nowotworu. W tym roku miasto przeznaczyło na program szczepień i edukacji 234 480 zł. Pozwoli to zaszczepić 504 dziewczynki, czyli około 60% populacji rocznika 2008.